Pamiętacie Sarah James? Tę niesamowitą młodą piosenkarkę z Polski, która zachwyciła wszystkich w America's Got Talent? Wróciła. I zapewniam Was, że świeci jaśniej niż kiedykolwiek. Sara niedawno powróciła na scenę AGT ze specjalnym występem. I uwierzcie mi, to był występ, którego nie da się zapomnieć. Sara zaśpiewała swój nowy singiel Sunshine State of Mind. To bardzo chwytliwa melodia, a ona całkowicie zawładnęła sceną. Jej głos był potężny, jej energia zaraźliwa, a jej uśmiech mógłby rozświetlić cały świat. Było widać, że wkładała całe swoje serce i duszę w każdą nutę. Publiczność była urzeczona. Klaskano, śpiewano razem, a pod koniec występu wszyscy wstali, bijąc jej gromkie brawa na stojąco. Całkowicie ich zahipnotyzowała. Wszyscy znamy Simona Cowella, prawda? Ten surowy juror z dobrym okiem i uchem do talentu. Nawet Simon był pod wrażeniem występu Sary. Ale potem dał jej dość nieoczekiwaną radę. Powiedział jej, że powinna spróbować śpiewać reggaeton. Tak, dobrze słyszeliście reggaeton. Muszę przyznać, że nawet ja byłem trochę zaskoczony. Można by pomyśleć, że Sara będzie wahać się przed zmianą gatunku muzycznego. Ale nie ona. Ona zawsze jest gotowa na wyzwanie. Powiedziała, że jest otwarta na poznawanie różnych stylów muzycznych. I wiecie co? Myślę, że świetnie sprawdziłaby się w świecie reggaetonu. Ma głos, ruchy i pewność siebie, żeby to osiągnąć. A z poparciem Simona, kto wie, jakie niesamowite rzeczy osiągnie. Rozdział 5. Debiutancki album Na horyzoncie. Spełnienie marzeń. To moment, na który Sara czekała przez całe swoje życie. A propos niesamowitych rzeczy, Sara pracuje nad swoim debiutanckim albumem. To nie tylko zbiór piosenek, ale także opowieść o jej podróży, pełnej wzlotów i upadków. Tak, już wkrótce się ukaże, a ja jestem bardzo podekscytowany, że wszyscy go usłyszą. Każda nuta, każdy wers to odzwierciedlenie jej pasji i determinacji. Ten album to dla niej spełnienie marzeń. To coś więcej niż muzyka. To jej serce i dusza przelane na dźwięki. Ciężko nad nim pracowała, wkładając w każdą piosenkę całe swoje serce i duszę. Każda noc spędzona w studiu, każda poprawka tekstu to dowód jej oddania. I zapewniam Was, że będzie niesamowity. To będzie coś, co poruszy Wasze serca i zostanie z Wami na długo. Jej głos, talent i historia, wszystko to składa się na ten album. To nie tylko muzyka, to jej życie, jej marzenia i jej rzeczywistość splecione w jedno. Rozdział 6. Równowaga. Między ciężką pracą a relaksem. Lato Sary w USA. To lato było dla Sary wyjątkowe. Sara była zajęta pracą nad swoim albumem. Spędzała długie godziny w studiu nagraniowym, pracując nad każdym detalem swoich piosenek. Ale znalazła też czas na zabawę na słońcu. Spędza lato w USA, gdzie cieszy się każdą chwilą. I z tego, co widać, świetnie się bawi. Spotyka się z przyjaciółmi, gra w siatkówkę plażową i po prostu relaksuje się na plaży. Dzieli się zdjęciami ze swoich przygód w mediach społecznościowych. Jej profil jest pełen kolorowych zdjęć i filmików, które pokazują, jak bardzo cieszy się życiem. Plaże, parki rozrywki, wesołe miasteczka, wszystko, co tylko można sobie wyobrazić.
Sara odwiedza różne miejsca, odkrywając nowe atrakcje i ciesząc się każdą chwilą. To wspaniale widzieć, jak korzysta z zasłużonego odpoczynku po całej tej ciężkiej pracy. Jej lato w USA to idealne połączenie pracy i relaksu, które daje jej energię i inspirację do dalszej twórczości. Rozdział 7. Wyróżnienie Forbesa. Dowód talentu i ciężkiej pracy. Ale to nie koniec sukcesów. Sara została niedawno sklasyfikowana na 3. miejscu listy najmłodszych gwiazd Forbesa. Niesamowite, prawda? Ma zaledwie 15 lat, a już robi furorę w branży muzycznej. To wyróżnienie to dowód jej talentu, ciężkiej pracy i poświęcenia. Jest inspiracją dla młodych ludzi na całym świecie, udowadniając, że wszystko jest możliwe, jeśli się tego bardzo pragnie. Rozdział 8. Inspirując pokolenie. Przesłanie Sary o determinacji. Historia Sary przypomina nam, że marzenia się spełniają, ale nie chodzi tylko o sławę i wyróżnienia. Chodzi o ciężką pracę, poświęcenie i wiarę w siebie. Przesłanie Sary jest jasne. Nigdy nie rezygnuj ze swoich marzeń. Bez względu na to, jak duże czy małe mogą się wydawać. Z ciężką pracą, determinacją i odrobiną słońca wszystko jest możliwe. Rozdział 9. Przyszłość. Jest świetna. Podróż pełna obietnic. I to wszystko. Ale to dopiero początek tej fascynującej historii. Sara James wróciła i jest lepsza niż kiedykolwiek. Z nowym singlem, debiutanckim albumem W drodze i wyróżnieniem Forbesa, jej kariera nabiera tempa. Jej muzyka zdobywa serca fanów na całym świecie, a jej talent jest nie do przecenienia. Przyszłość rysuje się wspaniale dla tej utalentowanej młodej gwiazdy. Jej występy są pełne pasji i energii, co sprawia, że każdy koncert jest niezapomnianym przeżyciem. Sara James to artystka, która nie boi się wyzwań i zawsze dąży do doskonałości. Nie mogę się doczekać, co osiągnie w następnej kolejności. Zapamiętajcie jej imię, bo będziecie je słyszeć o wiele częściej w nadchodzących latach. To wschodząca gwiazda, która ma przed sobą świetlaną przyszłość. Sara James nie tylko podbija sceny muzyczne, ale także zdobywa uznanie w mediach. Jej wywiady są pełne inspiracji, a jej obecność na czerwonym dywanie przyciąga uwagę. Jest prawdziwą ikoną młodego pokolenia. Jej podróż dopiero się zaczyna, a my jesteśmy świadkami narodzin nowej legendy. Sara James to imię, które na pewno zapamiętamy na długo –